W tym przykładzie stwierdzenia Pitagorasa otrzymamy takie równanie. Stąd c kwadrat to się równa, i zauważ, że w tym miejscu dodajemy dwie identyczne liczby podniesione do kwadratu. Więc możemy sobie to działanie zapisać krócej. Nie musimy tak robić. Możemy, możemy oczywiście też policzyć 2 pierwiastek z 2 do, do kwadratu i dodać jeszcze tą 2 pierwiastek z 2 do kwadratu. To samo nam wyjdzie. I teraz tak. 2 do kwadratu to jest 4. 2 kwadrat, może rozpiszę to. 2 kwadrat to 4 razy pierwiastek z 2 do kwadratu to 2 to się równa 8, czyli otrzymamy 2 razy 8 stąd mamy C kwadrat równe 16 należy spierwiastkować obustronnie C jest dodatnie więc należy opuścić wartość bezwzględną bez zmiany znaku i stąd taka długość przeciwprostokątnej